Hej widzowie, dzisiaj skrzynki w Cyzgo. Haha, Cysygo. Dzisiaj omówimy sobie skrzynie, nie będziemy się zagłębiać w żadne antwerpiska ani w żadne sztokholmiska. Także dzisiaj jedyne co to skrzyneczki. Podejdziemy sobie do nich, no tak jak uważam w sumie, no powiem moją opinię taką jaka jest. Będzie to odcinek trochę rozbudowany, bo wiele wątków zahaczymy. Przed skrzynkami GamerPay, hehe, noc, dzień. Strona, zaufana strona, ja polecam. Można tu kupić oraz sprzedać swoje skiny za prawdziwe pieniądze. Strona wypłaca pieniądze na konto bankowe, jeżeli macie taką potrzebę. No i daje je doładować i ma niskie opłaty. Teraz na przykład nie ma żadnych opłat. Tak się zdarza na stronie. Proszę bardzo. Strona ma sponsoring od Polaków, takich jak Neo oraz TAS i jak widzicie NIP, Copenhagen Flames czy Anonimo. I wspiera Twitch też. I Twitch ich. Elegancka. Link w przypiętym komentarzu. A teraz skrzyneczki. Skrzynki, skrzynki, skrzynki. Wiem, że dużo ogólnie osób z was teraz wzięło i chyba z tydzień temu poinwestowało w skrzynki załamania, bo mówicie ultra long term, ale odda, o mi go, ale odda. Ja nie mogę, ale to odda. Tak odda, że to jest hu. No, wiem, że tak ogólnie jakaś część z was postąpiła. Jak widzicie, swoimi decyzjami rynkowymi nie popierałem zbytnio tej jednej decyzji akurat. Tak akurat wyszło, że rzeczywiście ja w te skrzynki nie zainwestowałem. Tak samo jak w żadne skrzynki, ponieważ nie wydaje mi się, aby jakakolwiek z nich miała jakieś wielkie prawdopodobieństwo szybkiego zwrotu pieniędzy albo w ogóle tego, żeby przytrzymać wartość. W sensie, gdybym chciał w jakiejś skrzynce trzymać wartość, to chyba bym to wybrał wtedy skrzynkę klacza, ale no chyba nie o to chodzi. Także od początku. Jak wiecie, skrzynki, jeżeli chodzi o same w sobie inwestycje, no to jest taki dosyć łopatologiczny temat. Na zasadzie zawsze to jest long term, nigdy to nie będzie krótkoterminowa transakcja. Zawsze polega to na zakupieniu jakiejś tam ilości skrzynek i wrzuceniu ich do magazynu na X lat, poczekaniu chwilę. Także nie ma za bardzo co się dłużej nad tym rozwodzić, nie? No bo jeżeli chodzi o sposób inwestowania w skrzynki, to jest on dosyć prosty. Tylko zawsze trzeba sobie powiedzieć rzeczywiście, jakie skrzynki mogą podrożyć. I jak widzicie, na przykład, to jest coś, co będzie dla was ciekawe, myślę. Kiedy zobaczycie sobie taki wzrost, no nie, liniowy, to powiecie, Boże święty, ten Hansen to jest w ogóle najlepsza inwestycja, jaka istnieje. Boże, nie, no nie ma lepszej inwestycji niż ten Hansen. Patrz, jak to rośnie non-stop. No tak, tylko pytanie, czy przez ten czas skrzynia Pryzmatu 2, która, wiecie, która niby jest tańsza, no nie, i nie da się w niej za pomocą jednej skrzynki tak dużo upchać, no nie zrobiła 4 albo nawet i 10-krotności, bo w listopadzie tamtego roku kosztowała ona 10 groszy. To jest bardzo ważne. I taki ogólnie temat. Nie polecam wam ładować w skrzynki, które są drogie, bo pomimo tego, że rzeczywiście one zarabiają, to często z perspektywy procentowej wygląda to po prostu średnio. W sensie, czasami rzeczywiście jest taki okres, gdzie wszystkie skrzynki lecą po równo i nieważne jaką masz, no to i tak to procentowo wychodzi tak samo. Za to, jeżeli ustrzelisz akurat taką skrzynkę, w której się coś zmieni, na zasadzie wyleci z dropu, no to wtedy trochę już się ma ta sytuacja inaczej. I na przykład, gdybyś rok temu kupił skrzynię załamania, powiedzmy sobie, to było. O, no to sytuacja wyglądałaby następująco i sami widzicie, co się wtedy z nią działo. No i to jest taka czterokrotność praktycznie do momentu 80 groszy, 90, nawet złotówki, coś takiego. No ale popatrzmy na to 80 groszy jako taką cenę, którą rzeczywiście można by było brać pod uwagę. No to taka czterokrotność zrobiona nawet niespełna rok, bo około 8, 10, 9 miesięcy brzmi sensownie. Ja powiem tak, gdybym miał teraz wybierać, w jakie skrzynki inwestować, to bym nie inwestował w żadne. No, to jest moja opinia. To możecie się ogólnie kłócić, możemy się pobić na argumenty, oczywiście, że tak, aczkolwiek
Taka jest moja opinia. Ale są skrzynki, w które zainwestowałbym prędzej niż w inne, jeżeli chodzi o konkretnie long term. I gdybym miał long termować skrzynki, to nawet z dzisiejszej perspektywy wolałbym nie, ale wybrałbym no jedną z tak naprawdę tych trzech. Tu się ładnie akurat ustawiły. Dlaczego? Ponieważ wszystkie z tych trzech skrzynek już nie dropią. I przez to, że nie dropią, to ich supply może się jedynie zmniejszać. Oczywiście sezonowo on się wciąż waha, aczkolwiek nie umiem powiedzieć, jak się to tak ładnie nazywa w ekonomii. No, ja wam to narysuję. To się tak czarno zrobię. To się jakoś tak nazywa, że niby ten supply leci. Teraz jest tak, potem 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 jest tak. No ale jednak, jak się weźmie, zrobi linię prostą, to wychodzi to w ten sposób, nie? Tak jakby się to uśredniło. No, to ogólnie na tym mniej więcej polegają supplye skrzynek, które są wyrzucone z dropu. Oczywiście pierwszą skrzynką, która z nich wypadła, jest skrzynka pryzmatu. Dlatego ja byłbym największym zwolennikiem inwestycji właśnie w tę skrzynkę. No bo skrzynka, której najdłużej nie ma, i skrzynka, która miała największą ekspozycję na to, żeby po prostu tą skrzynkę wykupywać. Aczkolwiek tutaj nie dałbym sobie ręki uciąć, że spośród tych trzech będzie to najlepsza, więc może jakaś rozdzielność tych środków na przykład, nie wiem, 40% pieniędzy w tę skrzynkę, powiedzmy, i po 35 i 25. Może to jest jakieś rozwiązanie. To jest aspekt, gdybym muszę teraz zainwestować, bo mi się pali. To jest taka odpowiedź na to pytanie. Aczkolwiek, gdybym ja miał rzeczywiście podchodzić poważnie do tego pytania, kiedy ja bym zainwestował w skrzynki, no to pierwsze, co się musi wydarzyć, to dwie rzeczy. Jedna z dwóch rzeczy. Albo magicznym sposobem, którego ja sam nie rozumiem, skrzynki musiałyby na tyle mocno stracić na popularności, żeby być warte w okolicach 30-40 groszy. Jeżeli takie skrzynki byłyby warte 30 groszy, to nawet uwzględniając jakieś ryzyko, które by z tego wynikało, miałbym to gdzieś, bo skrzynki za 30 groszy są po prostu na tyle relatywnie tanie, że nie obchodziłoby mnie to, czy one są jeszcze w stanie stanieć, czy nie. Po prostu niektóre rzeczy polegają na tym, że jak już są na pewnej cenie, to ty wiesz, że za jakiś czas one będą droższe niż ta cena. I skrzynki za 30 groszy, nawet które mają określoną tendencję spadkową, i tak w perspektywie długoterminowej się opłacają. To jest w miarę logiczna rzecz, nie? To nie jest nic, co jest skomplikowane. A to gdyby te skrzynki kosztowały 30 groszy, załóżmy, że w podobnych proporcjach, czyli tutaj by były 32, tu by było 30, tu by było może 29, no to wydaje mi się, że wtedy chyba i tak wybrałbym skrzynię pryzmatu, aczkolwiek wtedy rzeczywiście bym zainwestował. Takie ceny by musiały być. Tu jest tylko i wyłącznie ten aspekt cenowy. Za to aspekt wydarzeniowy, no to jest operacja. Tak mi się wydaje, że ta operacja jest w stanie takie przemieszczenie się kapitału zrobić, żeby kapitał skrzynkowy odpłynął w jakieś inne miejsce. Czy się na to nastawiam? Kurczę, nie do końca, bo w operacje w tym roku ja nie wierzę, ale to już się wypowiadałem tyle razy, że może już starczy. Wiem, że wy myślicie inaczej. Odpuśćmy sobie tę dyskusję pod tym filmem, bo to rzeczywiście trochę się będzie mijało nam z celem. Co więcej mogę w sumie powiedzieć o skrzynkach? Jeżeli chciałbym w jakiś tam sposób, powiedzmy sobie, być trochę mniej long-termowcem, a trochę bardziej iść pod jakieś wydarzenia, no to wiadomo, że wtedy taka skrzynia załamania ewentualna mogłaby rzeczywiście trochę bardziej oddać, no bo ona może jako następna wylecieć z puli dropów. No i gdyby rzeczywiście taka skrzynia załamania się z nami pożegnała, no to wydaje mi się, że wtedy akurat mogłoby być to całkiem ciekawe dla tylko i wyłącznie tej skrzynki, bo tam dla żadnego innego aspektu nie, ale też mi się wydaje, że do wprowadzenia następnej skrzynki, która wywali taką skrzynię załamania, to zostało na tyle czasu, że aż nie warto jest po prostu dzisiaj w tę skrzynkę w ogóle chociaż złotówki wkładać, no bo jeżeli coś tam się ma wydarzyć, powiedzmy, że za 3-4 miesiące, albo za 2-3 miesiące, to powiedzmy sobie, że taka inwestycja może nam tylko i wyłącznie zamrozić kapitał lub narazić go na niepotrzebne spadki, które później dałoby się zrekompensować po prostu
zrobieniem tej inwestycji taniej, nie? Także to jest taka. To jest moja opinia. Dalej, powiedzmy sobie prosto. Ja jestem debilem ogólnie. Ja nie jestem, nie mam kuli, że widzę, ale jednak taka jest moja opinia na ten konkretny temat. I coś więcej, co by można było jeszcze powiedzieć. No i jest jeszcze ten taki temat podwójny, który bym powiedział, stabilne skrzynki. Powiedzmy, że bardziej cię interesuje to, żeby zainwestować w skrzynkę, która już nie ma aż takiego dużego supply'u i jednak ma jakąś tam szansę przez jakiś czas w sumie. Jeżeli by skrzynia rewolweru na przykład spadła na złotówkę, to nawet myślę, że ja mógłbym być taką osobą, która by chciała w taką skrzynkę sobie pieniądze włożyć, bo akurat w tę skrzynkę naprawdę byłbym w stanie uwierzyć, także to jest akurat ciekawy temat. Może za 2 złote kupować bym go nie chciał, ale za złotówkę czemu nie? Jeżeli chcesz ultra long term, który może rzeczywiście kiedyś być jak skrzynia rękawic i kosztować po 10 zł, no to chyba skrzynia klacz jest do tego najlepsza. I jeszcze istnieje ten temat ze skrzyniami Spectrum, które według mnie, kurde, to jest taka ciekawa skrzynka, bo ja z jednej strony, ja na nią patrzę tak trochę podwójnie, bo powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli chodzi o skrzynię Spectrum. Skrzynia Spectrum to jest skrzynia z naprawdę ładnymi nożami i naprawdę rzeczami, które mogą mieć na siebie potężny popyt. Powiedzmy sobie to wprost. Tylko pytanie, czy rzeczywiście to sprawia, że ta skrzynka będzie drożała. I o ile wtedy, jak ona była po złoty 20, po złoty 50, jak ja o tym mówiłem, że rzeczywiście ta skrzynka się opłaca, że jest to jedna z ciekawszych inwestycji, no to od tamtego czasu już moje zdanie się trochę zaczęło realizować, co niestety ale spowodowało, że z tej sfery ta skrzynka trochę wyszła. Także jest to niefajne. Kolejna skrzynka to jest skrzynka Wildfire. I powiedzmy sobie, jestem podzielony tu jak się tylko da, bo no widząc coś takiego, w sensie ja się trochę spodziewam, skąd takie coś może zajść. Powiedzmy sobie, że jakaś osoba chciała rzeczywiście kupić, powiedzmy, 700 albo 800 skrzynek, czy coś takiego, bo sobie chciała dołożyć, jedna taka osoba. Ale się nagle okazało, że jak ona kupowała no powiedzmy nawet 1000 ileś tam skrzynek, powiedzmy, coś takiego. O, tu właśnie. Jak sobie jedna osoba wzięła i sobie kupiła takie 500 skrzynek, nie? Albo, o, 2,5 tysiąca skrzynek sobie ktoś kupił. Albo coś w tym stylu. Załóżmy taką sytuację, jedna osoba taka, albo w ogóle coś w tym stylu. Się nagle okazało, że brakło tych blokad. To się nagle zrobił hype, bo się skrzynka podbiła o dwukrotność w sekundę. Tak mogło być akurat. Nie wiem, czy tak jest. Wydaje mi się, że mogło tu pójść jakieś FOMO, ale po tym zachowaniu na rynku to sądzę, że właśnie tak było. Bo przez to, że robiłem różne eksperymenty na rynku Steam, to wiem, kiedy wykres w ten sposób wygląda i co się tu musiało wydarzyć. Jednak ciekawym tematem z tą skrzynką jest supply na pewno. To jest akurat interesujące mega. No i to, że rzeczywiście rzeczy z tej skrzynki lecą do góry. To nie jest głupie. Szczerze, w tą skrzynkę. A to by musiał mieć taki, jakby to powiedzieć, stabilny long term. Że wkładam pieniądze i mam wywalone, co się z tym będzie działo. Jak poleci w dół, to mnie nie obchodzi. Jak poleci w górę, to mnie nie obchodzi. Jak widzicie, no ja tych long termów akurat nie praktykuję i nie lubię, ale jeżeli rzeczywiście to by miało wypalić, to mogłoby to wyjść całkiem spoko. Ja akurat kiedyś zalecałem sprzedawanie tej skrzynki za 2,40, z tego co pamiętam. No bo wtedy z tej perspektywy ta skrzynka no, nie wyglądała zbyt ciekawie. Z tej perspektywy, z której patrzę na nią teraz, z trochę większą ilością doświadczenia i z troszeczkę większą ilością wiedzy, wydaje mi się, że jako stabilny long term dałaby radę po prostu. No. Także nie wiem, czy jest jeszcze jakaś skrzynka, która jest warta uwagi. No sądzę, że reszta no, to już są takie skrzynki, które gdzieś tam istnieją. No, na pewno mamy skrzynki niewarte uwagi i no istnieją takie, jak przynajmniej Vanguard, Shattered Web, Phoenix. No to te skrzynki po prostu warte uwagi totalnie nie są. I wręcz bym powiedział, że skrzynia Vanguard to jest skrajny mem jakiś, jeżeli chodzi o community. Zobaczcie, że od listopada ta skrzynka zrobiła dwukrotność, nie? Od listopada, gdzie skrzynka Clutch zrobiła trzykrotność i
To jeszcze z dwa razy, bo w sumie jeszcze zdążyła spaść, jeszcze polecieć do góry. Od listopada, gdzie skrzynka pryzmatu 2 zrobiła maksymalnie 12-krotność. Skrzynka pryzmatu 1 zrobiła maksymalnie 6-krotność. I w tym rozliczeniu powiedzmy sobie szczerze, że no nie lubię. A pojemniki Stockholm zrobiły 10-krotność. Także ja bym sobie akurat tę skrzynkę darował. No, także dziękuję za oglądanie. Przypominam jeszcze o GamerPayu, czyli sponsorze tego kanału. Jeżeli wpłacicie 35 euro na stronę, nieważne czy w skinach, czy w balansie, obróćcie taką kwotą, dostajecie dodatkowe 10 euro. Także coś, co będzie dla Was korzystne i dla mnie też, bo ja też z tego dostaję. Także trzymajcie się i hej, miłego weekendu.